Ty jeździsz samochodem? Jeżdżę, jak z tego co pamiętam. Jeżdżę, ale takim? Nie. Nie umiałbym. Znaczy, umieć to bym umiał, ale. No ja patrzę nie, tyle godzin, tykam, co nie tyle godzin. Aha. Nie, no wiesz, zdarza ci się przymykać oko, już tak zasypiać za kółkiem jak jedziesz parę godzin gdzieś. No to chyba się wszystkim niestety zdarza. Czy sobie wyobraź, że tak jeździsz dzień w dzień? Słuchaj, to są ludzie, którzy to uwielbiają. No, wierzę. Ale właśnie, jak sobie. Ja też lubię jeździć samochodem, ale jak sobie wyobrażę, że miałbym pokonywać takie trasy, to, to boję się, żebym zasnął w końcu. Okej. Okay. Czyli mówię się nie nadaje. <grym> <grym> Absolutnie. A nawet powiem więcej: jak gdzieś będziesz jechać, to powiedz mi, gdzie jedziesz. Ja sobie wtedy zapiszę, żeby tam nie jechać. No nie, no jeszcze nic spowodowałem wypadku. Dobrze. Mam jakieś nawyki, wiesz, podwójne espresso, te sprawy, ale ile można pić espresso? Podwójny. Podwójny. Przecież trzeciej to już się jedzie też ciężko. Od, od, od mam odkrycie, co mnie pobudza, w czasie jazdy. No proszę, wszyscy słuchając z tchem. słucham stand-upów. O, tak, tak, to może być. I to nagle powoduje, że się spać nie chce. Tylko może człowiek z boku dziwnie no, wygląda tak. przy stand-upie. Jak zaczyna <śmiech> rechotać <śmiech> nagle sam do siebie. Przy stand-upie zasnąć to faktycznie może nie najlepiej świadczyło bo o stand-upie. No dobrze, proszę Państwa, dzisiaj naszym moim... Twoim? Moim, twoim, tak, moim, tak. Dzisiaj moim gościem jest Michał Będziński, zawodowy kierowca, który jeździ długo, długo, długo. I nie wiem, co ci zdradził, a czy zdradził ci sposób na bezsenność? Nie. A widzisz. No, kierowcy filmy oglądają. Yy, nie wiem, co powiedzieć. Nie było drażliwych pytań w takim razie. Włączmy już tę rozmowę. Michał pyta, Michał Bendziński, kierowca ciężarówki z floty firmy Maraton odpowiada. Długo się trzeba przyzwyczajać do tego, że wszyscy cię na drodze wyprzedzają? Nie. Jak się miało malucha, to nie. <grym> A okej, okay, czyli zaczyna się od malucha. Pierwsza ciężarówka to maluch? <grym> tak, tak. Bardzo dostawcze auto w tamtych czasach i bardzo funkcjonalne. Pierwszy samochód twój? Tak. A pierwsza ciężarówka? Man. Okej. Okay. Kiedy? Jakieś 14 lat temu. 14 lat jeździsz po świecie, czy po tak, Europie? po Europie. I co? Fajnie? Dla mnie bomba. Zawsze chciałem, zawsze... Zawsze gdzieś dla mnie... Tak powiem, ciągło do... Do tego, żeby czymś jeździć, czymś dużym. No. Ciężarów... Większego nie ma. <grym> no są większe, są. Ok. Ale to nie dla mnie. Jeszcze nie. Ciągnęło cię i co? No i zrealizowałem... Swoje marzenie? 14 lat jesteś w drodze? Tak. Da się wytrzymać? Trzymuję, nie mam z tym, Nie mam z tym problemu. Nie próbujemu. masz planów na, na, na inny zawód. Nie, 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 nie. Bo robię to, co lubię. można się przyzwyczaić do, do jeżdżenia 70, 80, 90, nie? 90. To 90, tak? Jeszcze tyle pozwalają. Okej. Okay. <laughs> Jeszcze tyle pozwalają. Jakie to jest uczucie, jak ty się przesiadasz wiesz, z ogromnego samochodu na mały? z powrotem do osobówki, na przykład no, jak wracam no, do domu, no, tak? Tak wiesz, po, po takim długim trasie? Po, po iluś latach to, to nie ma znaczenia. To są automatyzmy. Bo zanim jeździłem ciężarówką, no jeździłem osobówką, prawda? Przez ileś lat, czy, czy dostawczakiem na przykład, no to, 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 to są automatyzmy. To jest pamięć gdzieś, wsiadam i, i nie muszę się zastanawiać, co z czym zrobić, tylko po prostu jadę, wsiadam, jadę. Że masz kilkanaście metrów ze sobą jeszcze. Na przykład, no. Słuchaj, jak wy mówicie o sobie, bo to jesteście trackerami, czy jesteście kierowcami ciężarówki? Wiesz, tracker brzmi tak zawodowo dosyć, nie? Amerykańsko. <słuchaj> no co? Na ty byliśmy, byliśmy chyba, nie? jesteśmy. Prze Przepraszam. Już? Wy, co, to zależy, zależy jak się komu powie, tak? No. Z reguły w Polsce to są driverzy, tak. A driverzy? Driverzy, tak. Z reguły w Polsce to są driverzy. Słuchaj, w którymś z wywiadów wyczytałem, że to jest taka romantyczna praca. Jest? Romantyczna? Pomyślałeś kiedyś o tym, że to jest romantyczne? Nie myślałem w ten sposób. No wiesz, codziennie inne miejsce, inni ludzie. Dla mnie to jest raczej, raczej może nie tyle zwiedzanie świata, ale inne miejsce, inne otoczenie, mimo że wracamy nieraz do nich. Ale w każdym momencie to jest inna sytuacja. Tak, ale o romantyzmie nigdy nie myślałem w ten sposób. <noise> naprawdę. To, to może będę musiał pomyśleć. Wiesz, zachody słońca, wschody słońca, jedziesz na zachód, przez cały czas masz słońce w oczy. No, z reguły jak się jedzie na zachód, to w nocy, nie? A jak się wraca, no to niestety słońce już znowu mamy za sobą. Także. Ale, ale zdarzają się piękne widoki i naprawdę aż trzeba przystanąć. A jak to jest zostawać takim kierowcą? To jest skomplikowana procedura? Czy... Zanim wiesz, pierwszy raz wsiądziesz za kierownicę. Nie, no to jest taka procedura jak ze zwykł. jazdy. Z zwykłym prawa jazdy, tylko trochę jest rozszerzona, tak? no Bo jednak troszeczkę więcej y, trzeba wiedzieć. Da się tak ruszyć, od razu wiesz po zdobyciu prawa jazdy w y, kategorii test y, C? C plusa. C. Plusa. Da się tak od razu wiesz wsiąść i jechać w trasę? No nie, 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 nie. To, to, to nie, można po, bo można pojechać, okay. tak? bo pojechać pojedzie każdy. Tak? Ale no to, to nie jest tak, że wsiadamy, jedziemy i już jest dobrze. Nie, 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 nie. To trzeba wyrobić sobie pewne nawyki gdzieś w wcześniejszych latach, kiedy, kiedy. Powiedzmy na dłuższym weekendzie, gdzie, gdzie no ludzie ze sobą więcej rozmawiali, bo nie ukrywam teraz, ludzie mniej ze sobą rozmawiają, kierowcy też ze sobą mniej rozmawiają. Yy, to człowiek słuchał, tak? Słuchał, ten powiedział, jakaś sytuacja, ale opowiedziana przez dwóch różnych kierowców, no ale ja to muszę zrobić, tak? Czyli ja już robię po swojemu. Na filmie z YouTube'a nie można się nauczyć. A czym można, pod, można podpatrywać, tak? Bo Ale na końcu siadasz za na końcu siadasz za kierownicą, siadasz za kierownicą i, 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 i twierdzisz, że no, no sorry, jemu tak wyszło, a mi nie. Dlaczego? Nie. Nie, to jest to, jest, to trzeba sobie no trzeba sobie dać yy, szansę na to, żeby yy, chcieć się nauczyć, bo nie każdy chce. Bo każdy myśli, że zdał, tak, pra że zdał prawo jazdy i super. I on ma prawo jazdy i on jest kierowca. Nie. Ja do tej pory no, jeżdżę te 14 lat i mm, jeszcze wielu rzeczy też nie potrafię. Znaczy, nie potrafię. Y, potrafię je zrobić, ale... Ale nie tak dobrze, jakbyś chciał. Nie tak dobrze, jakbym chciał, tak? Bo no, tutaj na przykład w naszej firmie jeszcze do niedawna był kolega, który mm, parę lat temu od nas odchodził. To, to on miał tyle doświadczenia, co ja żyję na tym świecie. Za kierownicą tylko. No to on by mógł opowi opowiadać i on naprawdę miał wiedzę, nie? A jakiej tu wiedzy potrzeba? Praktycznej. No. Prakty... to czego nie wiesz? Praktyczny. Znaczy, no, ja pra prawie wszystko wiem, ale nie robię jeszcze tak, jakbym chciał. Może w ten sposób, tak? Co bym, co bym chciał. No, czego ci brakuje? Do bycia mistrzem, tak jakbyś chciał być. Nie, na pewno wiesz. Nie zastanawiałem się nad tym. Wiem, czego mi brakuje. No. Yy, nie jeździłem nigdy. Mm, znaczy, miałem okazję przejechać się, tak? Bo w naszej firmie yy, również mieliśmy yy, popularne konie, tak? czyli ciągniki siodłowe z naczepą. No to miałem okazję parę razy pojechać, ale pojechać a jeździć to jest zupełnie inna sprawa i zupełnie inaczej się yy, człowiek. Yy, i Zupełnie inaczej parkuje, zupełnie inaczej ten samochód się zachowuje, także to jest takie, że no tego mi brakuje. A ty, czym ty jeździsz na co dzień? Tandemem tak zwanym. Czyli najdłuższym zestawem, tak? Który składa się z? Samochodu i przyczepy. Plus ewentualnie jeszcze można podwieźć wózek. No to to się podwójnie składa, nie? Z tyłu. A, okej. Okay. Podwójnie to się składa. Tak. jest zupełnie inaczej, tak? No, <grym> no, w tym, no jestem, w tym, w tym w tym jestem niezły, myślę. W tandemie. Z wózkiem. <laughs> jeszcze z wózkiem? Jeszcze z wózkiem. A wózek robi różnicę? Robi różnicę. Bo wtedy mamy prawie 20 metrów długości. O kurczę, no. Plus, plus taki wózek waży około dwóch ton. Także polecam na pusto. Dwie tony jeszcze z tyłu. To przyczepę można fajnie fajnie można rozhuśtać przyczepę żeby zająć dwa pasy. Tylko przyczepom. Można. Można. Słuchaj, obsługa takiej e, machiny to niezła komplikata, co? bo e, samochód ciężarowy, zdaje się, mocno się różni od samochodu osobowego. Nie. nie. Skrzynie biegów, tamtych 18 gałek. A, to było kiedyś, w tej chwili. Już nie. Nie, A, no okay. w tej chwili jest tendencja. Czyli co, dwa, pedały i kierownica? dwa pedały kierownica i, i, i pokrętło albo, albo joystick do, do zmiany biegów. Drive, neutral, tak. I co, to wszystko? Są dodatkowe guziki oczywiście, tak. Jakie? Na przykład Czy jednak. blokada okay. różnicówki, tak. No. Czyli napędu, tak. Jeżeli chcemy, żeby koła, jak to się potocznie mówi, równo ciągnęły, tak, no to wtedy blokujemy różnicówkę. Jak jest ślisko szczególnie, tak, to wtedy równo idzie napęd na dwa koła, a nie, że każde chodzi osobno, nie? I co, to jest trochę jak przy tych grach, że siadasz sobie za kierownicę i mijasz... Nie grałem drzewka. nigdy. Nie grałeś nigdy? Nie. Ty nie potrzebujesz oczywiście, ale wiesz, Ja wolałem ja wolę od razu jeździć. Wiesz, że są ludzie, którzy spędzają ta, cały weekend ta. na przejechaniu trasy, nie? Tak, okej. Okay. I podejrzewam, że, że... Może nie większość, ale, ale zdecydowana, zdecydowana część z nich nigdy dobrze nie pojedzie ciężarów. A nie, no to wiadomo. Chyba, że się nauczy, okej. Okay. No to wiadomo. Jak będzie chciała oczywiście, tak? A jaka jest różnica? Taka wiesz, jakbyś się spodziewał, jaka może być różnica największa między takim jechaniem sobie wiesz, przy komputerze, nawet z kierownicą a ciężarową, prawdziwą? Obraz rzeczywisty to jest obraz rzeczywisty. No. To jest przede wszystkim podstawa. I przede wszystkim, no gdzieś z tyłu głowy siedzi, a jak tu puknę, to się nic nie stanie, nie? Mam następne życie, dobra jest. Na przykład, to, jeżeli to jest gra, tak? Jeżeli to jest symulator, no to po prostu jedziesz. Nie, 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 nie znał pan na przykład, Drzewko, Rysa. słyszałem, że teraz coś na, na, na właśnie na symulatorach, coś, coś i, i no okej, okay, to się nic nie dzieje, a tu jednak yy, w ruchu rzeczywistym, tak? Tak jak, tak jak ja miałem kurs na prawo jazdy, yy, czy podem egzamin, no to w ruchu rzeczywistym to jest w ruchu rzeczywistym. To już troszeczkę inne jest podejście, tak? Bo tu każdy błąd albo zawahanie, no to, to albo możemy kogoś puknąć, że tak powiem... Albo możemy narobić po prostu bałaganu. Ładnie to nazwałeś bałaganem. No. Słuchaj, Twoim życiem w trasie rządzi tachograf? Tak. Jak to wygląda na co dzień? Obsługa tego urządzenia jest bardzo prosta. Wkładamy kartę, logujemy się, tak? No. Ulogujemy się, kraj rozpoczęcia, i jedziemy. I od tego momentu zaczynamy pracę. Ja od mogę stać. Takich... Od, od zalogowania się, na przykład, takie po weekendzie, tak? Bo w, w trakcie tygodnia. Hmm, to wygląda inaczej, bo karta cały czas jest w tachografie. Także tu tylko robimy rozpoczęcie, na przykład Polska czy Niemcy. No i rozpoczynamy, tak? Wbijamy tak zwane młotki, czyli pracę. I lecisz. Nie, jeszcze. I wychodzimy z samochodu. No i patrzymy, tak? Czy mamy całe plandeki z reguły? Hmm, czy ktoś nam nie zrobił psikusa i nie, nie rozpiął nam zestawu? Czy, czy, czy naczepy, tak? Były takie przypadki. I... Koledzy? No, oczywiście, że koledzy. No. No, okay. Nikt inny, nie? A to dobrze, że nie koledzy. koledzy... Nie, 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 nie. Koledzy w cudzysłowie jasne. oczywiście, tak? Jasne. Takie przypadki się zdarzały, tak? Że, że ktoś wyjeżdżał i no, niestety naczepa albo przyczepa została. wszystko zabrał. Zostały, nie? Przyczepa to pół biedy, bo ją można łatwo za potem zaczepić, ale naczepa jak spadnie, no to sorry, ale... Dźwig? Raczej tak. No dobra, i co dalej? Jedziesz. No i jadę. Mam zlecenie do zrealizowania i jedziemy, tak? Jedziemy. Maksymalnie możemy pojechać 4,5 godziny w ruchu, w ruchu ciągłym, tak? Jeżeli nam starcza czasu, to, to jeżdżamy na miejsce, rozładowujemy się. Tak? No w 4,5 godziny tak specjalnie ciężko dojechać w konkretne miejsce, nie? Tak, tak, ale, ale mm, kierowca też sobie sam też układa ten czas. Bo to nie jest powiedzenie, że on musi jechać 4,5 godziny. Nie, kierowca może pojechać 3 godziny. Jeżeli ma, jeżeli tak jak w moim nie, przypadku, yy, na przykład mam, nie wiem, 400 kilometrów. Poruszam rano, mam 400 kilometrów do rozładunku przykładowo. No to sorry, no w 4,5 godziny tego no nie, nie przejadę. No nie przejadę, tak? Ale 300 kilometrów jak najbardziej tak. Nie? No to te 300 kilometrów sobie robię. Robię sobie pauzę 45 minut i dojeżdżam tą godzinę. Sprawdzają tachometry? Tak. Często? W Niemczech tak. W Niemczech tak. W Niemczech tak. Znaczy, często yy, yy, źle się wyraziłem. Bo mi na przykład, no ja ostatnią kontrolę to miałem dwa lata temu. To fuks. Dwa lata temu, nie? W Niemczech. Przez wszystkie służby niemieckie. Bo akurat y, byli na parkingu. Wszyscy, <laughs> wszyscy byli na parkingu. Także wszystkie służby po kolei, po kolei y, sobie czegoś tam szukały. I tyle. Co sprawdzają? Wszystko? Hmm. Czas jazdy? To, to wszystko to nie jest tak do końca. To zależy. Y, przykładowo, policja, dany dzień robią sobie kontrolę. Yy, przykładowo, jadę do kontroli, tak? jest słynne byte Folgen yy, i zjeżdżamy do kontroli i to zależy, mi się wydaje, po tylu latach ja mogę powiedzieć, że mi się wydaje, yy, że kontrolują to przy danej kontroli, w danym dniu, w danym punkcie. Co mają na liście? Co mają na liście? Bo nie sądzę, aby znali wszystkie przepisy. Bo nie sądzę. Aczkolwiek może się zdarzyć tak, jak ja miałem, że pan policjant przyszedł i sprawdził Prędkości, czasy jazdy i tak dalej. Pan z BAG, czasy pracy i takie inne rzeczy. A pan y, z niemieckiego Zolamtu y, sprawdził sobie CMR-ki. No to przytrzepajcie rzeczywiście. No, gdzie generalnie w Niemczech akurat y, to te wszystkie trzy czynności może zrobić obojętnie jaka z tych służb. Dostałeś kiedyś karę? Tak. Za prędkości. Za prędkości. Tak. Ale z tachografu? Nie, wyczuli, czy... mm, nie, nie, nie. nie. Z, tachografu, z tachografu to Włosi bardzo lubią e, przypominać, że u nich jeździ się jednak 80. No, ale z reguły we Włoszech to jest taka zabawna historia, e, żeby. Bo my chcemy, jako kierowcy, chcemy mieć potwierdzenie, że zapłaciłem taki mandat. I to nie waży, czy to będą Włochy, Portugalia czy cokolwiek. Ale Włosi e, z reguły przy kontroli, to pierwsze co robią, otwierają drzwi. Wielu kierowców jeździ na boso po prostu. Buty ma na stopniach. No do domu nikt nie wchodzi. tempomatach. jedzie. Tak, no, tempomat, nie tempomat, noga, nieważne. Ale, ale siedzą na boso. No już Włosi na przykład mają alternatywę. Że oni kwita nie. Nie muszą się z tego rozliczyć. Na przykład takie jest moje, moje zdanie. Bo miałem tak chyba ze dwa razy. No i... I zawsze skończyło się, to było parę lat temu, 20 euro. Do łapy. Na no jak? wiadomo. Ale bez kwitka, nie? Ale no, za buty. Bo kwitek, Ale, Ale za buty. Ale <laughs> za, buty. za buty. A co, nie wolno jeździć w Włoszech bez butów? Wszędzie nie wolno jeździć bez obuwia. A, widzisz. Wszędzie nie wolno jeździć bez obuwia. I to jest zapisane w przepisach polskich też? Też. Musisz mieć buty? i Klapki? Japonki nawet? E, nie. Zabudowana pięta. Przede wszystkim. Aha. No widzisz, człowiek ma prawo jazdy trzy lata. Nie wiedziałem, że boso nie można jeździć. Chyba nigdy nawet nie jechałem. Nie powiem. wiem, nie wiem, nie wiem, jak to jest w, w samochodach osobowych. Bo nie pamiętam, bo bardzo dawno zdawałem prawo jazdy i zresztą nie, chyba nie było nawet takiego tematu. Natomiast e, w samochodach ciężarowych, czyli, czyli, czyli już w tym większym gabarycie, no to. Jeżdżą boso chłopaki? Oczywiście, ja sam jeżdżę boso. A czemu? Bo mi jest tak wygodniej. No tak? cały. No, wiesz, no. 4,5 godziny buty na nogach, potem idziesz robić załadunek, rozładunek, buty no. na nogach, no trochę słabo, nie? No nie no, tak ludzie normalnie mają buty <laughs> cały dzień na nogach. Wy nie. My nie. Wy nie lubicie. Nie, 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 nie. Czyli co, jak cię zatrzymują, to pierwsze co robisz, to zakładasz buty. No już nie wożę na stopniach. Yy mam umiejscowiony na podłodze pod fotelem i jak już tylko widzę, że coś się dzieje i pojawia mi się na przykład niemiecki patrol przede mną, i te folgen to, buty. To, to po prostu szybko wskakuję w buty i z reguły mam jeszcze drzwi zabezpieczone, żeby tak szybko mi ich nie otworzył. A, czyli Włosi od razu pachu. Tak, od razu jest klamka i drzwi otwarte i, A, i, i pogląd i pogląd na, na, na moje piękne nogi, że tak powiem, tak? No to już teraz jestem w tym miejscu dokładnie co ty. Patrzył na buty. OK. Słuchaj, a ta kara twoja, ile wyniosła? Wtedy? No. Za pierwszym razem 20 euro. No tak, ta to łapuwa, nie? A takie poważniejsze jakieś? Wiesz, tysiąc. O, 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 o. Poważniejsze? Grzeczny jesteś? Mm, bardzo. <laughs> OK. Bardzo jestem grzeczny. Hmm. Czyli nie było takich, wiesz, masakr, że musiałeś zrezygnować z prezentów na gwiazdkę. No na. No. A kary płacicie wy? Nie pracodawca. Yy, to zależy, jakie kary? No. Bo jeżeli to są kary drogowe, czyli właśnie buty, prędkość... coś. To oczywiście, że kierowca, no bo ja jestem kierowcą, tak? No, 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 sorry, no, prezes, no, tak. Prezes. Prezes, nie prezes no, nie z prezesem. Jest prezesem, tak? No, to kto jedzie tym samochodem, nie? No dobrze, to za co może Wam prozedawca zapłacić? Na przykład za. Zagroczenie za... wagi? To też jest kierowca. Ty hmm. jesteś odpowiedzialny za wagę. No kierowca ładuje, tak. Kierowca z, w tym momencie, jak widzi, że jest waga za duża, zgłasza, zgłasza yy, spedytorowi, że no niestety, ale dwie palety nie mogą jechać. Tak? Czyli ty przed wyjazdem ważysz auto? Yy, my wiemy, ile ważą nasze auto. Bo to wynika z dokumentów. Dokumentów z dowodu rejestracyjnego. I my wiemy, ile zestaw waży i wiemy, ile możemy załadować. Na przykład... W, na Ale to przy... skąd ty wiesz, ile ci ładują? Nie. Bo to musi być w dokumentach przewozowych. To musi być w dokumentach przewozowych. Francuzi bardzo ładnie potrafią nie do końca doszacować wagę. <laughs> nie do końca. Co to znaczy? No bo... Yy, yy... Mówisz o spedytorach francuskich. Nie, 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 nie. nie. Nie nie nie, 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 nie. Mówię o y, klientach, którzy o klienta. wrzucają nam towar, który gdzieś tam ma przejechać. To oni czasami tak... Lubią wrzucić więcej. No. Pomyli bo, im się na wadze. Pomyli im się na wadze. I co wtedy? Nic. W dokumentach mi wpisują, bo wagi na przykład u siebie nie mają, nie? Ja na przykład jeździłem zestawem, który też nie posiadał wagi własnej, tak? Czyli nacisku na osi i tak dalej, czyli w ogóle nie byłem zorientowany. A, no sorry, bo samochód może mieć wagę własną. Z reguły teraz mają wszystkie. Wyświetla ci się, ile, ile ci wczyli na pakiet. Tak, tak. Czyli, czyli... Mm... Czyli już się Francuz nie wydyma. <grywka> też może? No, no nie. Chociaż wtedy, chociaż <grywka> <grywka> wtedy, wtedy też mnie, że tak powiem, nie wydymał, bo bo jeżdżąc wtedy jeździłem na, na Manie, na tgx I, i ładowali mnie, wypisywali dokumenty i to miało być 24 tony, i okej, okay, dobra, tyle możemy wziąć, bo w manie mogliśmy wziąć 24,5 tony, bo man był dosyć lekkim zestawem w masy własnej, że 24 tony, żeby było 40, to on mógł wziąć 24,5. I okej, okay, no to jak 24, to się zgadza. No ale jak przyszedłem z biura i popatrzyłem, jak oni mi to załadowali, no to okej, okay, fajnie, załadowane pięknie. Tylko coś z wagą, na pewno jest nie tak, bo, no bo on tak przysiadł. Wiem. Nawet jak go odpaliłem, że sorry, zrobił, to się boli, z Formuły 1, tak? I mówię, że coś jest nie tak, że on, nie, nie, to jest wszystko okej. Okay. okej, okay, to okej. Okay. Ale jechałem z tym do Niemiec. I niemiecki klient, jak mnie zobaczył, że ja mu przywiozłem, bo to powinno iść na dwóch zestawach. Na takim jak to, mój. To ty miałeś. Taki, taki jak mój, plus jakaś mała solówka. Bo tam o dużo nie chodziło, o trzy tony tylko. Bo ja miałem 27 ton ładunku, tak? W tym momencie. Czyli klient spodziewał się, że przyjadą dwa auta. Nie. Przyjechało jedno. Nie, 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 nie. Klienta po prostu wrzucił na jedno auto, bo co no, płacić za klient... dwa transporty. Odbiorca. Yy, odbiorca spodziewał się. Tak, tak. Odbiorca spodziewał się dwóch aut. No. Przejechał jeden jak? Yy, Przejechał jeden ten popatrzył na mnie. Ja na niego dopiero potem mi yy, yy, przetłumaczył napracował pracował taki Polak wtedy i przetłumaczył mi, że jestem wariat że jestem crazy. No i ja mówię, dlaczego? No chłopiec, wiesz, że ty masz wagi? Ty masz 27 ton wagi. Bo no. to, co ty przywiozłeś, przyjeżdża zawsze na dwóch zestawach. Znaczy na, na dwóch zestawach. Dwoma transportami. Chyba, że mamy tak, że y, y, wychodzi, że y, bo to tak jakby jest półtora transportu i półtora transportu. Tak mniej więcej, nie? No i to generalnie no co. Da się? <grym _> da się. <grym _> po prostu ten, kto to wysyłał, za, zapłacił. Za, mniej, trochę mniej, no. Trochę mniej, nie. No ale wariat to wariat, nie? Dostałbyś mandat. Dostałbym mandat. Zdrowy? Ile to jest? Nie mam pojęcia. Na szczęście. Za wagę nigdy nie dostałem, także nie powiem. Nie wiem. Dobrze, to za co może ci pracodawca zapłacić w takim razie? Pracodawca, a bo od tego chyba wyszliśmy. Od tego wyszliśmy, ale już wracamy. No okej. Okay. Pracodawca. Za różne rzeczy. Naprawdę za różne rzeczy. Za na przykład. Pan techniczny auta? Czy to też jest twoja odpowiedzialność? To znaczy inaczej. W jaki sposób to jest moja odpowiedzialność, tak? No bo no ja tym jeżdżę, tak. Czyli jak ja coś zauważę, no to muszę to zgłosić, musi to być usterka, czy, czy jakaś wada musi być usunięta. Natomiast y, pracodawca zawsze takiego rodzaju y, błędne wpisy, tak. Czyli na przykład mamy zbiorniki paliwa, y, ustawowo powinny one mieć, nie wiem, 2 razy 500 litrów, tak? Ale pracodawca na przykład wymyśli sobie, że to ja włożę dwa razy 600, będę miał więcej paliwa. Ale no nie, nie przerejestruje tego, tak? Nie zgłosi tego. No to już jest. Stan techniczny. Stan techniczny, czyli, niezgodny. Czyli, 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 czyli w numerach win nie będzie uwzględnionego tego, że tam mają być większe zbiorniki. A to jest wszystko w numerze win. Wszystko. Rozmiar opon na przykład, tak? Ty jeździsz jedną ciężarówką przez cały czas? Przez cały czas. Masz swoją taką, wiesz, ulubioną, gdzie masz wszystko po swojemu, zdjęcia i tak. Tl. Tak, tak. Jak wygląda ta twoja praca? Powiedz przychodzisz rano. Przychodzę bierzesz rano. rano. Biorę kluczyki. Biorę kluczyki. Rzatem A wbijam się, wbijam się do samochodu, tak? Czyli to, co wszystko mi jest potrzebne na dwa tygodnie. Czyli wiadomo, jedzenie rzeczy. Czy ty znikasz na dwa tygodnie? W takim trybie. Na dwa, w takim trybie. I wtedy dlatego mam jedną ciężarówkę, bo jeszcze sobie yy, na dwa tygodnie, tak? I ale jestem tylko weekend w domu. Czasami ten weekend jest, no teraz regulacje prawne weszły, gdzie to nie jest tylko 45 godzin, tak? Tylko trzeba oddać to, co się, się skróciło w tym poprzednim weekendzie, bo czasami stoimy po 25 godzin, tak? No to wtedy mamy, e, mamy 20 godzin do oddania, tak? No i. Skomplikowane jakieś tu wyliczenia wychodzą wam. Nie, to nie no. są skomplikowane. Nie. Czyli co, dwa tygodnie plus weekend? Dwa tygodnie. Weekend w domu. Weekend w domu i znowu dwa tygodnie. No i co, przychodzisz, dostajesz papiery i mówią ci, ok, jedziesz do Berlina. Znaczy akurat na przykład papiery u mnie są, bo ja żyję jednym samochodem, to u mnie wszystko, ja już to mam. Ja o nic się nie martwię, ja to mam. Czyli co, odpalasz tylko nawigację, w której ktoś już ci wkliknął, gdzie masz jechać? Nie. Nie. Sam sobie wklikuję. Sam sobie wklikujesz, a widzisz, czy jednak coś tam można chociaż... wykonać. Tak, tak. <laughs> chociaż, chociaż mamy urządzenia. Tak zwany komunikator, i, i, i tam już ta trasa jest, nie? Tam są zlecenia, tam jest wszystko. Dobrze, jedziesz z pierwszym ładunkiem do Berlina i co? W Berlinie czekasz na następną informację co dalej. Ta, rozładowujesz się? Rozładowujesz się. Albo czekam, albo w drodze do Berlina już mam następne zlecenie. Gdzie ja już wiem, gdzie jechać. Czyli nie dojadę jeszcze do Berlina na rozładunek, a ja już w nawigacji sobie wklepuję, ile mam do załadunku i o jakim czasie mniej więcej będę. Okay. Czy to się pokrywa z planowaniem? Okay. Dostajesz następny punkt i tak przez dwa tygodnie, tak? Skaczesz tak. z miejsca tak. na miejsce. Tak. I to jest fajny tryb? Dla mnie tak. Dla ciebie tak? Dla mnie tak. No, nie dla każdego tak. No, a dla mnie tak, dlatego, że... Nigdy nie wiesz, gdzie będzie. Coś tak? się dzieje. No. Ja mogę zgadywać, gdzie pewnie... będę. Po tylu latach ja mogę zgadywać, gdzie będę, tak? tak? Mogę zgadywać. Jeżeli jestem w rejonie... Yy, w rejonie, powiedzmy... Yy, tak jak kiedyś było. Jeżeli byłem w rejonie, w rejonie Erwite w Niemczech na Zagłębiu prawie, no to wiedziałem, że na pewno pojadę, tam się załaduję, potem pojadę załadować drugą część do Bielefeldu, tak? Bo, bo to, tak było wcześniej. Tak, raz, drugi, piąty, dziesiąty. Bo tak było zawsze, bo to było stałe zlecenie, tak? Jeżeli jestem yy, na przykład yy, we Francji, w okolicach Nantes, no to wiem, że pojadę 40 km od Dantez, bodajże nie pamiętam nazwy miasta teraz, ale wiem gdzie to jest. I stamtąd będę brał następny ładunek gdzieś na Holandię. Lądujemy w Holandii, powiedzmy koło Eindhoven. No to wiem, że będę jechał do, prawdopodobnie do Wintera. Do Finterswijk dokładnie, i stamtąd będziemy jechali gdzieś z jakąś budowlanką, tak? Czyli będę musiał gdzieś jeszcze wózek wziąć po drodze, jeżeli go nie mam na sobie już. Te twoje trasy to jest tylko Europa? Tak. A jeździłeś kiedyś poza Europę? No, chyba, że jeżeli Szwajcaria jest poza Europą. No jest w Europie. Albo Anglia. <laughs> nie, 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 tylko Europy. Tylko w, po Europie. Nie jeździłeś nigdy poza? Nie. Ale z własnego wyboru? transport europejski z reguły jest po Europie. Tak? No tak, tak sama nazwa wskazuje. Się. Aczkolwiek gdyby, gdyby w, firmie, w firmie powstał taki pomysł, żeby jechać gdzieś, gdzieś, co teraz jest może niepopularne, ale był taki boom, że tam ktoś jechał sobie gdzieś tam do Chińczy gdzieś, jak najbardziej bym tak? chciał jechać. No pewnie. A zgłosiłeś się? <laughs> Jeszcze nie ma takiego projektu. Ale jak będzie, to myślę, że w firmie na tyle na tyle z firmą się znamy, że, że na, pewno by, na pewno by się odezwali, że, 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 jest, ten... że jest taki projekt. Słuchaj, to jest trochę chyba inna liga jednak, mimo wszystko, wyjazd już poza Europę. Nie. Nie. Warunki parkingi. W, w, drogi. To, jest, to, jest wszystko, to jest tak, jak, jak wyjeżdżałem pierwsze moje wyjazdy, i, i czy na Niemcy, czy na Holandię, tak, czy, czy do Francji, to też dla mnie to było nowe, nie? To się okazuje, że to jest tak jak w Polsce, tylko, w trochę, tylko, w innym tylko w trochę w innym języku. No ale wiesz, Europa jest Europą, to jednak parkingi, są toalety na parkingach, jest jakoś tam bezpiecznie, czy mniej bezpiecznie. No, no, z tym bezpieczeństwem no. to, to nie jest tak do końca. Ale... Poza Europą to już wiesz, jest trochę inna sytuacja. nie? To jest coś, jest coś nowego. nowego. To jest coś nowego. No i wtedy, wtedy wtedy wydaje mi się, że człowiek bardziej skoncentrowany jedzie. No ale rozmawiałeś z chłopakami, pytałeś ich, jak to jest wyjeżdżać poza Europę. Był taki kolega, ale on poza Europą, on po Afryce nawet jeździł. No. Znaczy po Afryce, gdzieś tam Arabia, Libia. Ale zniechęcił cię. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie zniechęcił mnie. Tylko, że to były inne czasy, bo to było miliony lat temu, że tak powiem. nie, bo miliony lat temu to wszystko No, a tak teraz nie spotkałem nikogo, kto by mi powiedział, jak tam się jedzie, na przykład do Turcji. Na przykład. Albo do Indii. Na przykład. Nie spotkałem nikogo takiego. Okay. No tak, bo to może jest trochę inny, inny rodzaj yy, kierowców, nie? Wy się tutaj Europejczycy obracacie w swoim SOSie, a oni się spotykają o, w, na innych co? Tak, tak. Ja myślę, że tam w tamtych krajach zresztą gdzieś tam na YouTubie czy coś, to widać te obrazki, to ja myślę, że tam, tam jest wolna Amerykanka po prostu. Trochę tak. Tam Oglądasz, trochę ta, tam, Oglądasz te filmy na YouTube? Jak gdzieś, któryś mi się wrzuci. A jednak. Tak, bo to jest zawsze coś nowego, coś, coś, coś można zaobserwować, tak? Gdzie u nas jest, u nas są. Hmm, w Indiach, w Indiach mi się bardzo podobają skrzyżowania, gdzie jest duże natężenie ruchu, tam nie ma żadnej kraksy, żadnej kolizji. Tam wszyscy jadą. Maksymalnie skoncentrowani. Nie? Tam wszyscy jadą, i to komarki, niekomarki, wszystko jedzie i tam nie ma kraksy. Tylko słuchaj, dużo klaksonów, ale tam wszystko jedzie. No ja, to jest nie do pomyślenia, zresztą zobaczmy chociażby na kaponierę, tak? Wystarczą godziny szczytu i no coś zawsze się wydarzy, będzie sztuczka, ale na pewno to, tak to płynnie nie pójdzie. No, wiesz, no to co my widzimy to jest fragment tego wszystkiego, nie? No. Tam też są wypadki, już ty się nie bój. No, podejrzewam, że ta, przy takim nie. chaosie To musi tak być. Podejrzewam, że. A jeszcze wyobraź sobie wjechać między to wszystko ciężarówką? No, wyobrażam sobie, że po prostu są pokazywane te ujęcia. Nie było u... łatwo. Ujęcia te, le... te lepsze. Te lepsze, no te dokładnie. Lepsze. Słuchaj, w ogóle jazda, jeżdżenie ciężarówką to jest trochę praca, trochę styl życia, no bo jak ty. tak no właśnie, wyjeżdżasz, znikasz z domu, ale przede wszystkim ty skaczesz z parkingu na parking, nie? Tak. opowiadaj o tych parkingach. A co byś chciał wiedzieć? Wszystko. Wszystko. Okej. Okay. No wszystko może no nie. Wiesz, my widzimy Wszystko Wszystko może nie. Wszystko, wszystko. My widzimy, wiesz, stojące ciężarówki, ale jak wy jesteście dwa tygodnie w trasie, no to wy tam macie całe życie. Tak, tak. My jesteśmy dla, myślę, że, że, że nazwijmy to dla takich zwykłych zjadaczy chleba, tak? który jedzie sobie gdzieś tam ma wyjazd, czy do rodziny, czy gdzieś jedzie osobóweczką i super. To no to jest, no stoją, nie? No stoją. Co oni robią? Stoją, no? bo muszą. Ja. Co oni robią? No nie? takie, no co my robimy? No mamy Jakąś pauzę mamy, jak stoimy, to mamy jakąś no, pauzę. Iść, tak? Tak? Wynika to z tachografu i tak dalej. I, i ze zlecenia, no, no stoimy, nie? Zależy jaką pauzę robimy. Zależy, jakie zlecenie mamy. Zależy, czy to jedziemy w nocy, czy jedziemy w cień. Czasami obiad się gotuje, tak? No, niektórzy nie gotują. No, ja, na przykład, no, lubię zjeść ciepły posiłek, tylko niekoniecznie ten obiad jest w porze obiadowej. Bo czasami jest to w, po prostu tak, a, jak wypadnie na kolację. Tak, no, czasami tak się zdarza. I wtedy co? No, posiłek, i jeżeli uda się zrobić posiłek w 45 minut i go jeszcze zjeść, no to jest ok. Tak? Czyli tam szybki makaron, szybki gdzieś sos, yy, który no w domu się. No jasne. Tak, potem nie ma problemu. Słoik możesz zabrać. No, oczywiście. I jedzie się dalej. I to jest te 45 minut, które my w tym czasie coś tam robimy. No Dobrze, masz 4,5 godziny, 45 minut, potem znowu 4,5 godziny. Tak. I potem? i potem może być następne 45 minut i jeszcze tylko godzina. Okej. Okay. I potem I, i potem to już trzeba się zatrzymać. Na na minimum 9 godzin. Okej. Okay. Bo podstawowym wymiarem y, czasu pracy kierowcy jest 13 godzin pracy, czyli całej aktywności, tak? Czyli jazda, pauza ta krótka to jest 13 godzin, a a 11 godzin to jest pauza. To jest jego podstawowy wymiar. Dobra, masz te 9 godzin na parkingu, tak? Tak. I co wtedy? Wtedy to zależy, co kto lubi. Ja kiedyś czytałem książki. I gdzie jest też, nie? No bo na autostradzie, jak się zatrzymasz, to też co innego niż, jak się zatrzymasz w mieście, na przykład. W mieście trudno, ale aczkolwiek ale tak. są takie miasteczka. Są takie miasteczka, gdzie można, można blisko całkiem. I jeżeli jest to 9-11 godzin, w zależności od tego, jakiej pauzy potrzebujemy, ile pracy zrobiliśmy, to, to z reguły spędza się na, na, na parkingu, tak. No bo nie ma czasu, bo człowiek jest zmęczony, no też musi odpocząć, zanim sobie zrobi jedzenie, tak, zanim, e, tak mówiąc e, potocznie, zanim się ogarnie, no to już te dwie godziny miną, tak, czyli jak stoimy dziewięć godzin, no to już mamy siedem, tak, zanim zaśniemy, no to już się robi sześć, tak, no ale rano trzeba wstać, bo to nie jest, że 9 godzin I trzeba... Znowu wszystko ogarnąć, trzeba nie? znowu wszystko ogarnąć, tak, czyli z tego nam się robi dam sześć godzin snu i jakieś śniadanie, pora na toaleta i jedziemy dalej. Jak jedziesz, to co robisz? To znaczy? Czym się zajmujesz jadąc? Jadąc? No. <noise> Chciałem powiedzieć, że myślę o niebieskich migdałach. No, ale nie, nie, nie można nie. myśleć o niebieskich migdałach. No, nie, nie, to się potem, to się potem robi e, monotonne. Nie, nie, przede wszystkim to jest, to jest, e, ja to powtarzam e, młodym adeptom, których w tej firmie miałem okazję też przeszkolić, jak przychodzili jako, jako świeżynki. Że, że no, oczy musi mieć dookoła głowy. Jeżeli odpala samochód, jeżeli już jest drive, no to Sory oczy dookoła głowy. To nie tylko to, że do przodu i. i nie, on musi, on musi cały czas myśleć. Nie tylko za siebie. Proszę mi wierzyć, za, za innych też. No, tak każdy kierowca de facto, nie? Tak powinno to być, tak? Bo, bo, bo No Sory, no, no to jest jednak duży zestaw. Mimo, że wolno stosunkowo jedziesz. No, to zależy. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, bo. 90 jest wolno ok, ale to samo 90 z ładunkiem, yy, pełnym ładunkiem, tak, czyli ważymy 40 ton i lekko z górki, no to już jest zupełnie inne 90. Jak długo yy, hamuje taki zestaw? Nie mierzyłem, szczerze okay, mówiąc. Ale trwa to trochę. Pewnie, trochę co? trwa, trochę trwa. to nie jest tak. Poza tym, poza tym hamując tak jak osobówkom, no to podejrzewam, że następnego hamowania już by nie było, bo po prostu nie byłoby hamulc, bo by były przegrzane klęskiej tarcze. czyli z auto nie hamuje za ciebie. To nie jest tak, że wciskasz do nie, nie 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 i stajesz. To trzeba trzeba zrobić i jak najmniej używając hamulca najlepiej. Czyli trzeba przewidywać, co się może wydarzyć, tak? Czyli koncentracja i oczy dookoła głowy. No dobra, ale jedziesz, to co? Słuchasz muzyki, słuchasz podcastów, książek, akurat uczysz się? Akurat podcastów? Akurat podcastów? Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Polecam. E, no, <laughs> sam jestem zdziwiony, sam jestem zdziwiony, ponieważ no, no, w tej firmie już trochę jestem i oni wiedzą, że ja tak YouTube, takie coś, to, to, to tak okej, okay, wejdę, zobaczę, super, okay. ale jakoś nie uczestniczę w tym życiu, tak? No. Ja wolę poczytać książkę i tyle. No podczas jazdy nie czytam książki, sorry. Mm, a muzyki lubię posłuchać. Czyli muza? Lubię, tak, tak. I... Nikt tam nie gada do ciebie raczej. Nie, nie. Ale przecież nie zawsze zdarza ci się zaparkować, stanąć tam, gdzie sobie zaplanujesz. nie? Oj, to wygląda tak, że. No, plany się sypią. Że Plany się nie sypią, tylko trzeba pomyśleć, gdzie stanąć. A w ten sposób. <laughs> I Ale większe doświadczenie. Tady, a... Tak, i większe a... doświadczenie to. Mm, powiem tak, no, no nie było tak, żebym nie miał gdzie stanąć zupełnie. Oczywiście, że są sytuacje, w których jest, no, jest pełen parking na przykład. No, to się trzeba jechać do następnego, tak? Z doświadczeniem. Tachograf ci tutaj krzyczy. Ta, ja. Tak, tak, już właśnie do tego zmierzam. Gdy się było trochę młodszym, trochę mniej doświadczonym, to się jechało do końca na parking, znaczy do końca czasu, do ostatniego parkingu. To 4,5, 4,5. I tu jest parking, to tu będę. Tu Nie. Tam, tam może nie być miejsca. Tak? Teraz jest to doświadczenie trochę większe i okej, okay, te 15 minut wcześniej nie ma problemu. Czy tam pół godziny wcześniej? No trudno, tak? Ale ja wiem, że tu już muszę na parkingu wcześniej, czy dwóch parkingach wcześniej, nie wiem, że to jest mniej więcej 12, co 12, 20 kilometrów jest parking. No to już trzeba wcześniej zaatakować. Tym bardziej po południu. Bo kiedyś, kiedyś, kiedyś za dawnych czasów to było wieczorem, a, a teraz to już jest po południu i, i już jest ciężko, tak? Czyli trzeba zaatakować wcześniej, skrócić sobie tą jazdę. No niestety następnego dnia będziemy jechali trochę dłużej, ale jeżeli to nie koliduje z żadnym ze zleceń, to to jest jak najbardziej, naj, najbardziej dobrze, a wiem, że już stoję, tak? Wiem, że nie muszę, się, nie muszę się przyklejać gdzieś tam na ogonach, jak to się mówi, nie używając innego słowa. Bo tak się też staje. Czyli jeżeli staniesz po 4 godzinach to następnego dnia możesz czy tą następną turę możesz wykonać trochę dłuższą? Nie, Nie. zawsze to jest 9 godzin Nie w ciągu dnia. Tego. W ciągu dnia zawsze to jest 9 godzin lub plus jedna godzina, tak? Maksymalnie 10. No ale jak staniesz po pół godzinach, to co wtedy? To masz jedną godzinę gdzieś tam wiesz bonusu. Aha, o to. Znaczy, no. jeżeli yy, z reguły z reguły jest tak, że jedziemy Jedziemy, powiedzmy, na te 9 godzin. Z reguły, tak? Czyli 4,5, 4,5 przysłowiowe. No ale nie trafi zawsze w te 4,5 godziny. Mm, no okej. Okay. I zrobiliśmy tą, po 4,5 tą jedną pauzę. No i teraz te 4,5. A ja stanę sobie na 3 godziny, no bo tak akurat wyjdzie, no bo powiedzmy, jadę na zagłębie Niemiec. Jest godzina 17, no to sorry. Nie? Jesteś na miejscu. Ech, no a tu już po trzech godzinach yy, mam miejsce, no to okej, okay, no to staję. Staje. Czyli Ma... jakby tracisz te półtorej tracę godziny. Te pół... Z tego dnia tracę te półtorej godziny, tak? Stoisz i czekasz. Wiesz. Jem... Czytasz książkę. Czytam książkę. Oglądam jakiś film, kabaret, Bóg wie co. Na CB rozmawiacie jeszcze? Chłopaki rozmawiałem, ale rzadko. Naprawdę to nie jest to, co kiedyś. Ja nigdy ja nie używałem CB jako. jako yy... rozrywki. Rozrywki, tak, rozrywki. Nie, 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 nie używałem. Znaczy, nieraz, nieraz były sytuacje, w których no, zapytałem się po prostu o coś, bo było najprościej. Natomiast nie używam, ale na, na słuchu jestem, tak? I, i, i CB, CB to, jest, to jest po prostu um, uniwersytet. Drugi po tak zwanym niemieckim gardcenie. To jest... Co, kopalnia wiedzy? O Jezus. Wszystko ci powiedzą? Wszystko, tylko nie na temat. A, <laughs> <już>. <laughs> tylko nie na temat, bo ten, ten który się, chce się czegoś dowiedzieć, to nie usłyszy tego, który, który mu chce to, tą informację Czy jak w internecie. Tak, tak, bo zaraz znajdą się głosy obce i jest po prostu... Z tego to się robi... Wszyscy o wszystkim i nikt o niczym. CB wypadło z łask, tak? Wypadło. Znaczy dla mnie, gdyby, gdybym nie miał tego urządzenia, no jest u nas instalowane, tak? Bo, bo pracodawca może sobie powiedzieć, że nie, tak jak, tak jak niemieckie firmy mają, tak? One nie mają CB Radio. Nie wiem, czy nie mają CB Radio? Nie. Nie mają CB Radio. Niemieckie... Ale z założenia? Z założenia, bo im to jest niepotrzebne. Niektórzy mają oczywiście, tak? Bo, bo nie wszyscy, nie, ale. Tam bardziej e, CB Radio mają niemieccy kierowcy, którzy mają e, swoją jedną ciężarówkę za własne pieniądze. Takie lalunie, tak? E, Skanie, fałusemki, tak. Bardzo ładnie pomalowane. z no, tymi wszystkimi lampkami to, Te, są, to są Tak, to, to, to są samochody, to są samochody jak najbardziej. Osobiste. Osobiste, prywatne wręcz. I to są, to, to jest dopiero ich życie. Nie? To jest, to, oni poświęcili coś i oni tylko tym żyją. To oni mają Sibirradio jak najbardziej. I lubią rozmawiać. I lubią rozmawiać. Ale z reguły między sobą. i który samochód najbardziej lubiłeś z tych, z którymi jeździłeś? Mana TGX. Za co? Za manualną skrzynię. Ach, proszę cię. Tak. Naprawdę, za manualną skrzynię. I to było fajne? To było wręcz. O ile masz ciężarówka biegów? Naście. No... Man no, miał 12. 12. Znaczy miał, w sumie miał 4 można powiedzieć, tylko że te z tych czterech robiła się górna skrzynia, to już jest 8. A nie, to więcej miał nawet. No, nawet liczyć, nie wiem. E... I robiły się jeszcze półbiegi do każdego biegiu. Także trochę tego było. I to było fajne? Za fajniste. Mieszanie w tych Za fajniste. Biegach, tak? Za fajniste. I przede wszystkim. Dlatego, że miał 16 w sumie przełożeń, to miał większe możliwości. Miał większe możliwości. Czyli? Czyli na przykład wjeżdżając gdzieś pod górkę, to ja mogę zrobić pół biegu. Czyli nie zadusić go od razu, zrzucając bieg, albo że zrzucając bieg, żeby nie miał za dużych obrotów, no to na tym półbiegu on inaczej zupełnie pójdzie, bo będzie miał pośrednie i on mi będzie sobie ciągnął. W automacie jest tylko 12 biegów, chociaż teraz są już nawet chyba 14-biegowe. W automacie jest 12 biegów i one są tylko te 12 biegów. I czuć tą różnicę. Tak. I dlatego, że to jest automat, to on ma swoje widełki, w których te biegi się poruszają. Tak? Nawet jak zrobimy na manuala, i powiedzmy, że jedziemy na tym manualu, no to w momencie, kiedy tylko oderwiemy nogę z pedału gazu, to on już tak wróca, wraca do ustawień automatycznych, i znowu musimy się męczyć. On już traci, bo on szuka biegu. No. Takie czasy. Nie, manualna skrzynia. Nie mają już aut z manualną skrzynią, nie robią? Nie wiem, czy robią, czy raczej odeszli od tego. no skoro, skoro nie ma ich w sprzedaży. Aha. No, to raczej wy, wyprzedają to, co im zostało, co ktoś sobie życzy. A z reguły wszystko teraz jest na automacie. Czyli się już nie da teraz na manualu. Te czasy już no, minęły. Ale trzeba się przyzwyczaić do automatu. <grym> trzeba tak. się przyzwyczaić. W ostatnim czasie też musiałem się przyzwyczaić do kamer, tak, zamiast lusterek. I? ta się nie. A się przyzwyczaić. To fajne chyba co? Mm, nie do końca. Bo. Obraz rzeczywisty to jest obraz rzeczywisty. <grym> tu mamy rzeczywiste odbicie. W lustrze mamy rzeczywiste odbicie. Nie od dwóch dziadersów i teraz będą debatować o kamerach Ta. i o skrzyniach automatycznych. Kiedyś to było, nie? Tak. Słuchaj, a jaka jest różnica między jazdą m, taką pustym, pustym zestawem, a jazdą m, takim zapak zapakowanym po te 40 ton? Mogę to porównać tak. Jeżeli jedziemy pustym zestawem, no to to jest, to jest zwykły samochód, tak? Czujemy, że mamy lekko i on. jest długi po prostu. Jest długi, to tyle. Jedziemy. Tak? Mamy świadomość, że to jest ciężarówka po prostu jedziemy. Jeżeli jedziemy już załadowanym yy, zestawem, no to to się zmienia. Wtedy się jedzie bardziej dostojnie. O, ładnie znazwałeś. Tak, wtedy się jedzie bardziej dostojnie. Tą wagę czuć, tą wagę czuć. O, samochód inaczej się zachowuje. Kierowca też inaczej się zachowuje. Normalny kierowca, tak? Który wie, no sorry, mam 40 ton, tak? No, Może się normalnie zachować. No to już. No porównałbym tak, że, że jakby jechać takim e, pustym, tak, to porównałbym do tego, że to jest. E, jakiś szybki, mm, szybki wycieczkowiec na oceanie, tak? Ale szybki. Mhm. Krótki, trochę mniejszy, bo jest mniejsza waga. No ale jak już się jedzie i już się jedzie takim e, e, ciężkim, szczególnie gdzieś w górzystym terenie, gdzie, gdzie naprawdę no, trzeba trochę inaczej jechać, to ja bym to porównał do tego, że to już jest tytanik. Tam już... trzeba każdy ruch zaplanować. Tak, to i to już jest tytanik. Wszystko po... trochę mniej, trochę wolniej i tyle tylko tyle? Chyba tylko. Znaczy dla mnie tylko tyle. No, no, no. Po 14 latach. Dla mnie tylko tyle. A często jeździsz po górach? Tak. I to nie tylko latem. Tak jak jest teraz też. To, teraz zresztą już w tym roku jeździłem w śniegu. I to też jest jeszcze inna liga pewna. Co? O, dlatego, dlatego, mmm, dlatego tutaj tak troszeczkę wtrącając miałem być wczoraj w domu. Niestety dzisiaj rano dopiero zlądowałem. Przez śnieg? Przez śnieg. Znaczy, mógłbym, mógłbym pojechać, gdybym był bliżej autostrady. Niestety, naprawdę ładowałem się w górach i gdzie musiałem tak zwaną landówką dojechać. No, niestety, ale. Wiedziałeś, że to będzie niemożliwe. Nie, nie to, będzie, to będzie możliwe. To było możliwe. Jak najbardziej to było możliwe, tylko chodziło o czas. Bo mógłbym na dzisiejsze spotkanie nie zdążyć. O, to dziękuję Ci bardzo. Mógłbym na dzisiejsze spotkanie nie zdążyć, dlatego że, no, no, no... przykładowo, no, 10 kilometrów, które ja bym przejechał w godzinę, tak, no to przejechałbym tylko 10 kilometrów. Dlatego była decyzja moja jako kierowcy, bo to ja jestem w trasie. Oczywiście tam um, spedytor został poinformowany, jaki mam plan. Pytanie było: tylko, czy dojadę? No, dojadę, tylko według mojego planu. Po którym kraju y, najlepiej się jeździ? Rzadko tam jeździmy. Tak jak mi y, rzadko tam jeździmy. Y, mi się najlepiej jeździło po Anglii. Tak, z drugą stronę przecież tam jest wszystko, nie? Odwrotnie. Za fajniście. <grym> Lubisz dreszczek emocji. <grym> Oczywiście. Lubię wyzwania i. Y, y, tam się mi, mi się mi się naprawdę dobrze jeździło. Zresztą Koledzy też mówią, że tam się dobrze się jeździło. Dobrze się jeździło. W tej chwili rzadziej jeździmy naprawdę to przez różne względy. Ale mi się tam dobrze jeździło. Tylko jest jeden warunek. Jak większość z nas, jak ty, ja i chyba wszyscy wszyscy Polacy, no mamy kogoś w Anglii. No tak. No no nie ma, nie ma że nie mamy. Nie mamy. No, nie ma, że nie mamy. No, nie ma, że nie mamy. E, jak jeszcze częściej jeździliśmy, Mieliśmy takie stałe zlecenia. Ja ze swoją spędzorzką mówiłem: O, to jedziemy na Anglię na weekend. Dobra, to ja będę stał tu i tu, bo tam mam znajomych. Samochód będzie bezpieczny. Nie ma problemu. A ja sobie miło spędzę weekend. Tylko tyle, że no, nie dojedziemy na sam rozładunek, żeby być na rozładunku już w poniedziałek na pełnym czasie, tak zwanym. Tylko będziemy musieli w poniedziałek te dwie godziny dojechać. Nie ma problemu. Ok. No, jest jeden warunek, jeśli chodzi o Anglię. Przynajmniej że dla było mnie. fajnie. Że było fajnie. Kierownica musi być po europejskiej stronie. No, to mnie zaskoczyłaś. Przynajmniej dla mnie. Bo miałem okazję się przejechać e, kolegi samochodem już typowo angielskim. angielskim. Bo, tam, bo tam mieszka już na stałe. No, sorry. Kwestia tego, że musiałbym się chyba przyzwyczaić. No nie, Bo no nie to... w te lusterka patrzyłem. No to na pewno, ale siedząc przy krawężniku, no to słabe to jest, nie? Chyba. Nie. Nie? nie. nie, to jest fajne. Ja byłem parę razy w Anglii i no. Myślę, że trochę czasu by mi zajęło przyzwyczajanie się do skrętów. Przede wszystkim chyba na Rondzie. To, tam miałbym. Y, no na, na, rondzie, na Rondzie tak, dlatego że, że no jedziemy odwrotnie, kierownica. Odwrotnie. Kierownica, kierownica po naszej stronie, a tu jadą z tej strony, z, którym, z której najmniej widzimy, nie? Także, także, także w ten sposób, ale Wagli są bardzo fajne ronda, bardzo przejrzyste. Jest jedno skrzyno. Tylko, że w drugą stronę, no. Tylko że w drugą stronę. Jest jedno, jest jedno takie fajne rondo pod Londynem. Ten, ten rondo. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym, w którego skład wchodzi jeszcze siedem rond. Aha, takich mniejszych. Tak. I tam to lubisz jeździć. Mo, piękna sprawa. <laughs> Nie Co? przejmowałem się, byłem tak <laughs> duży, że zajmowałem od razu trzy. Aha, no to z drugiej strony jedziecie żarówką, to mniejszy no. problem bo rzeczywiście. Ale, dla osobówki, sobie, ale dla, jeżeli, jeżeli osobówką, bo jeszcze jechałem osobówką właśnie ze znajomymi, jechaliśmy do sklepu, no to jako osobówka, no to już, już było gorzej, bo no jednak trzeba się tam namanewrować, na No tak, bo, ciężko bo wszystkie 7 rod... ROD musiałem przejechać, na przykład, okay. bo chciał gdzieś wrócić. tak Ale to tak, dla zabawy ci się lepiej jeździ po Anglii, Czy są jeszcze jakieś inne wiesz, powody, dla których tam jest fajnie? No bo to, że w drugą stronę lubisz jeździć, to wiem. <laughs> to, ale to jest jedna rzecz. Bo ja wiem, jedna, jedna z niewielu. Kiedyś jeszcze, co się zmieniało, no teraz dawno nie byłem, to nie wiem, ale tam e, tam kultura jazdy troszeczkę inna niż w Europie, bo ja pamiętam, mieliśmy takiego stałego klienta, rury woziliśmy do, 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 do nawiewu, do takich rzeczy, do Anglii też, gdzieś koło Birmingham, tak, koło Birmingham i tam zwykła krzyżówka, schodziło się pięć ulic, i między dwie ulice był wjazd do firmy. Ja, żeby tam wjechać, no to zajmowałem całe skrzyżowanie. Tam nikt na mnie nie zatrąbił. Nikt. Masz roboty do wykonania. Nikt na mnie Masz. nie zatrąbił. Włączone awaryjne światło, żeby wykonuje jakiś manewr. Nikt na mnie nie zatrąbił. Gdzie się najgorzej jeździ? Najgorzej? No. W Niemczech. No jak? W Niemczech. To mnie znowu zaskoczyłeś. W Niemczech. No to muszę zadać pytanie, czemu? I już odpowiadam. W Niemczech jest takie natężenie ruchu, to nie jest oczywiście winą Niemców. Jest takie natężenie ruchu, że jest tak gęsto, że no źle się jedzie. To się jedzie z korka w korek. Do tego dochodzą remonty dróg, a są remontowane, bo jest takie natężenie ruchu, bo muszą. Bo muszą, no sorry, źle się jeździ. Czyli co, przeskoczyć przez Niemcy, jechać? Przeskoczyć zamian. przez Niemcy jak najbardziej i na Francję. Najlepiej, bo we Francji się jedzie płynnie, nawet jak są tak zwane zwężki, czyli roboty drogowe, to we Francji się szybko pokonuje. We Francji, no nie chcę powiedzieć na palcach jednej ręki, ale mm, naprawdę jest niewiele miejsc, w których korki są i będą. To są duże miasta przede wszystkim, które mają dosyć blisko, albo nawet przez miasta idą y, tzw. tak zwane obwodnice, które były kiedyś, miasto się rozrosło troszeczkę. To są najgorsze momenty, to jest na przykład Paryż, Lyon. No to nie może być inaczej. No to są, to są duże aglomeracje, tak. Orleans, gdzie idzie, przez środek idzie jedna, jedna autostrada i no tam, no, niestety tam tracimy czas. Trochę już o tym wspomniałeś. Y, 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 jak to jest z bezpieczeństwem na parkingach? Zdarzają się jeszcze sytuacje, w których trzeba naprawdę mocno uważać, mieć oczy znaczy, dookoła głowy uważać, i pilnować samochodu? Uważać, uważać trzeba zawsze. Znaczy, uważać. No, jeżeli śpimy, no to. To nie uważamy. To, to uważamy, żeby spać. I żeby nie spać z łóżka, przypadkiem, tak? Ale. To, kradną? Kradną. Kradną, kradną, ale przede wszystkim uszkadzają. Tak jak my mamy miękką, miękką plandekę, no to, to nie jest problem naciąć. Tak? tak. Potem mamy takie uśmieszki, tak zwane, i, 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 i co? No? Jak nic nie ukradną, to pół biedy. Czyli co? Przecinają i sprawdzają, co jest w środku? Co jest w środku? Jeżeli to jest coś wartościowego, co mogą za dobre pieniądze spieniężyć, a są w tym myślę, że wykwalifikowani. No to, no to parę, parę rzeczy będzie brakować, tak? I co wtedy? No wtedy budzimy się. <noise> I podczas tak zwanego obchodu samochodu, tak? Widzisz dziurę? Widzę dziurę, to sam patrzę, czy tam coś. Czy tam coś brakuje, czy nie? Jeżeli widzę, że, że brakuje, bo jak nie wiem, brakuje, no to nie ma tematu, tak tylko gdzieś tam jak się spedytor już obudzi. O ósmej, no bo ja to o czwartej rano mogę sprawy. Srebrna, póki czarna jakakolwiek byle nie było dziury i to wszystko. I I zgłoszenie spedytorowi. spedytorowi. Ale to Spedytorowi, że tam pocięty i tak dalej. Jeżeli jeżeli jest. Hmm, hmm, czegoś brakuje towaru, to, to jest za telefon na policję i to wszystko, tak? Zgłoszona kradzież. Zgłoszona kradzież. We Francji na przykład do takiego, do takiego incydentu nikt nie przyjedzie. We Włoszech też nikt nie Przyjęliśmy, przyjedzie. Przyjęliśmy dzięki. No i coś jak czapka, nie? Także tam nikt nie przyjedzie do takich rzeczy. Zresztą we Francji do stuczki nawet nikt nie przyjedzie, tak? A są takie miejsca, gdzie te kradzieże częściej się zdarzają? Nie mam pojęcia, ale tak, tak. Yy... Najczęściej swego czasu w Belgii. Swego czasu w Belgii. Zresztą ja sam byłem ofiarą takiej, takiej kradzieży. Ale to. Nic przyjemnego, to. Nie, nie, nie. nie. Ja, ja wtedy zostałem w tym, co miałem na sobie. Czyli okradliście kabinę. Kabinę. By akurat, no, że tak powiem, na pacę nic nie miałem, bo zjeżdżałem z Anglii. Skończył mi się czas pod Brukselą, i, i no, dostałem tak zwanego śpiocha. i Rano, rano, jak wstałem, to nawet do toalety poszedłem na tak zwanym autopilocie. Dostałeś Bo... śpiocha, czyli co, wrzucili ci coś? Nie wiesz. Coś dostałem. Okej, okay, odcięło cię. Odcięło mnie. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie, do mnie dopiero dotarł, jak się przeszedłem na dwór i do toalety. Jak wracałem, to do mnie. Dopiero dotarło, że coś jest nie tak. Bo przy moich drzwiach leży jakaś koszulka. Twoja? No wtedy jeszcze nie wiedziałem. Nie Tylko wiedziałeś. dopiero jak ją kopnąłem, bo mówię, c, jakiś ktoś niekulturalny rzucił mi pod ten. Ale jak ją kopnąłem, no to zobaczyłem e, napis Maraton. Mówię, moja, co no tu robi? Ja otworzyłem drzwi i, no i widziałem, że nic już nie widzę. tak? Nie było laptopa, urządzeń. Ale portfel został. O, to dziwne. Z plastikami. Znaczy z kartami, tak? tak? O tym mówię. Z kartami portfel został. Natomiast laptopa telefonów nie było. Eee, patrzę i, i wchodzę od strony kierowcy i ja patrzę, a o plecak leży. Ale też pusty. Czyli moje rzeczy, które tam miałem gdzieś czyste, tak? Ciuchy. Tak. Nie miałem tych rzeczy. Czy ciucha elektronika? Ciuchy elektronika. No okej. Okay. No to trzeba zrobić śniadanie. No jak otworzyłem lodówkę, to też byłem niemile zaskoczony, bo została mi resztka mleka i resztka e, smarowania do, do pieczywa. Nawet, nawet, nawet weekendową wódkę wzięli z lodówki. Ale to pierwsze, prawda, co wzięli, nie? No tego to nie wiem, nie? Popielniczkę na przykład, bo, bo dużo kierowców, dużo kierowców w popilniczkach ma drobiazgi na toaletę, na takie rzeczy, tak? No to popielniczkę całą wzięli, bo nie, nie potrafili tylko wyjąć wygrzewać. środka. No. no to całą wzięli. To by musieli mieć trochę czasu, nie? No, a najlepsze a jest to. A to byłeś że... w kabinie wtedy? Tak, ja spałem. Spałem. Okay. Po prostu spałem. Najlepsze jest to, że jak e, poszedłem na stację, jak już ogarnąłem się, że mam to, co nie mam, że nic już nie mam, to poszedłem na stację i, i poprosiłem monitoring. Nie działają te kamery. Uh -huh. No, dobra. Dziwne. No dobra nie działają, to nie działają. Mówię, no co, no poszło w świat, tak. tyle. No, Kupiłeś nowe i No najpierw, najpierw dobrze, że plastiki zostawili, to najpierw musiałem jakiś telefon skołować. No skołowałem na szczęście. Eee, co, szybki przelew ze strony firmy, żeby dojechać, ale wtedy już mi się zmienił kierunek jazdy, bo wtedy już wracaliśmy, tak, czyli jakiś szybki ładunek na Polskę i wracaliśmy. Kupiłeś ciuchy. Kupiłem Od ciuchy to co Ta, potrzeba, ton. to co potrzeba. I dalej w trasę. Pół bochenka chleba. Tak. Słuchaj, czy ty jeszcze musisz się znać na mechanice w tej chwili jako kierowca? Jeszcze coś robicie sami przy autach? No, jak jest potrzeba, zmieniamy koła, tak? No. Tylko to musi być do tego miejsce, tak? Bo na autostradzie tego nikt nie zrobi. I na drodze. Ale jest możliwe, żeby wjechać na parking i mamy, mamy klucze, te zwane przekładniowe. i Ja to bym sam zrobił, to nie ma problemu. Ale są tacy, którzy mówią mi, nie i koniec, serwis. Okay. Są tacy zdarzają się. Ja nie, ja bym sam zrobił, bym mi nie dało spokoju, że ja stoję i czekam. Ja muszę jechać. Po prostu muszę jechać. A zdarzyło ci się zmieniać koło? Tak. Ile to trwa? Bo to chyba jest niezła akcja, nie? Znaczy mi się zdarzyło zmieniać akurat, jak, jak nie mieliśmy jeszcze kluczy przekładniowych, to było też wieki temu. No to półtorej godziny przednie koło zmieniałem. Ale to mówię o tym, że trzeba to przednie koło odkręcić i tak dalej, i tak dalej, ale mało tego, trzeba z kosza wyciągnąć koło zapasowe. No bo to waży tam pewno ile ze Nie, stąd? jest na windzie, jest na windzie, A. spokojnie, jest na windzie. Tylko trzeba wydobyć to koło spod tego samochodu. To zapasowe. I tu jest y, największa strata czasu, no bo to koło jest podwieszone pod zabudowę i, i no, jak to mówią, wszy wszystkich syf jest y, na śrubach, A, no na tak. windzie i to na tym się traci najwięcej czasu. A poza tym mechanika, nic serwicie. No a nie, oczywiście, nie, tak dalej, to nie, 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 to już nie, 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 nie te, auta, nie? To, nie te auta, nie te auta. Tu już nie trzeba mieć młotka i, i kawałychy, żeby naprawić. Tak, nie, 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 nie. No, tu musiał mieć swój komputer i najpierw go zdiagnozować. No niestety, no niestety, nikt na to nie pozwoli z firmy Jasne. samochodowych. No bo straciliby swoje pieniądze. Czyli jak nie? coś się dzieje, to serwis. Jak coś się dzieje. Nie stajesz, nie jak, nie. Jak, jak, nie jak jakaś kontrolka się zapala, to po prostu ustalamy, co to może być, tak? I serwis. I serwis. Jak co najbardziej. Wy wspieracie się na trasie kierowcy polscy w ogóle? Kierowcy pomagacie sobie? Czy raczej konkurujecie? A czy tu nie myślę, że nie, w tej chwili nie ma, nie ma czegoś takiego jak konkurencja. Teraz każdy sobie i nic więcej. Bo to widać to widać. Kiedyś, kiedyś było widać, to co wspomniałem, że na weekendzie yy, dużo więcej się rozmawiało. W tej chwili nie. W tej chwili każdy ma swój świat i koniec. Tak, zamykacie się w kabinach. Od czasu do czasu. Yy, jak, się, jak to się mówi, jak się uda zejść, tak? Czyli gdzieś tam ja wychodzę, chodzę po samochodu, ktoś podjeżdża, parkuje też, czy weekend, czy nie weekend. Jest, jest coś takiego, przynajmniej ja tak mam, że jak ktoś do mnie się zwraca, tak? Bo przyjechał, bo to czy będę stał weekend, to ja już tak mniej więcej wiem, że o, może być fajny weekend, możemy pogadać i tak dalej, tak? Ale jest tak, że no, no stoję okej, okay, ale tam nie będzie fajnego weekendu. Jak stajesz na weekend? W takim, na takim odludziu, to co? Masz dwa dni zupełnie, wiesz, wyrwany z życiorysu. Dwa, dwa dni dla na siebie. Na betonowym placu. Na betonowym placu. Ale jeżeli coś jest blisko fajnego, zawsze można się przejść. Przejść. No w Niemczech to jest trochę skomplikowane. W Niemczech to jest trochę skomplikowane. We Francji jest bardzo fajnie i, i po części we Włoszech. Bo tam można wyjść z parkingu. I z furtka normalnie można wyjść z parkingu. Można wyjść z parkingu, może sobie pozwiedzać. Zwiedzasz? Kiedyś tak. <noise> już wszystko widziałeś? Tam, gdzie byłem, to już widziałem. kiedyś tak, tak. Się wyszło. Przynajmniej w sobotę nie, bo to z reguły w sobotę wstaje się dopiero, rano staje się dopiero i, i, ale w niedzielę. Dlaczego nie? Słuchaj, ty jeździsz sporo po Polsce. Tutaj wszyscy ostatnio wieszają psy na polskich kierowcach. Jest rzeczywiście tak źle z nami? Znaczy, ja akurat nie jeżdżę dużo po Polsce. Nie jeździ dużo po Polsce. Także nie wiem, o czym mowa. Czy jesteśmy dobrymi kierowcami, czy niedobrymi kierowcami? Myślę, że tak jak w każdej Europie. A, okej. Okay. Każdy kierowca w swoim samochodzie trochę jest... Swoich, jest trochę dobry. Każdy kierowca w swoim samochodzie jest najlepszy na świecie. Tak. No, <laughs> najbardziej w Polsce, nie? No. Słuchaj, a jak nie byłbyś kierowcą, to kim byś był? No, kiedyś chciałem być piłkarzem, ale nic z tego nie wyszło. Potem. E, Ale bo co? Nie chcieli cię w drużynie? Nie, nie, nie dałeś nie, rady. Nie, nie, nie. nie, nie. śpiłki? E, 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 no nie wyszło, no dobra, okej. Okay. Nie wyszło. Nie, drążę. nie wyszło, nie wyszło. Nie, nie, nie wyszło. Ja w wieku 18, 17 lat y, musiałem przestać grać piłkę. W Poznańskiej warcie zresztą grałem. E, Andrzej Żerłowski był moim trenerem przez jakiś czas, potem był e, Geniu Nowak, e, Maciej Żurawski grał ze mną w piłkę. Ciężarówki wygrały. W późniejszym czasie, futbol przegrał. No ostatnia też, <grym> ostatnia też. E, e, no tak wyszło, ale to było, to, było, to było, naprawdę wiele lat temu, a ciężarówki dopiero m, zaczynały wchodzić, a się skończył futbol. Czy ciężarówki w ogóle, w ogóle coś? O najpierw dostawczakiem, tak? Bo, bo większy. Niż Maluch. E, niż maluch e, zaczęły wchodzić później. Zaczęły wchodzić później, no to potem, potem. E, już był dostawczak. Już I by i ta tak w I poszło. No dobrze, jak nie piłkasz, to masz jakiś plan? Czasami przestał jeździć? Albo coś co byś chciał robić? Zawsze mogę wrócić do krawiectwa. O! Krawcem jesteś. Z zawodowym. Znaczy, zawodowym może nie. Z zawodu. Z zawodu. Z zawodu, tak. Bardzo, bardzo dziwne słowo dla młodego pokolenia, bo no teraz z zawodów się nie robi, nie? Nie no, przede wszystkim ja jestem krawca spotkać. Ja jestem czeladnikiem. No i co, uszył być garnitur? No, taki, y, taką gotową sztukę odzieży, nie garnitur cały, marynarkę, y, musiałem uszyć na ma egzamin czeladniczy. Ile lat temu to było? O oh jezu, yes. teraz wyjdzie na jaw, ile mam lat. Nie mów, Dawno, <laughs> dawno, dawno. Ale do zawodu mógłbyś wrócić, tak? Bo myślę, że tak. Bo, to jest to, co bo, co ja w, bo ja w tym, w tym zawodzie pracowałem. Ok. Pracowałem. W tym się? się. No nie tak jak jeżdżenie, to wiemy, nie? Ale... Powiem tak, na początku mi się podobało. Na początku mi się podobało. Yy... Za małe maszyny były. No nie, <laughs> nie, małe nie były. To były przemysłowe uczniki LZ Trójki. Hmm, pracowałem w złotnikach u takiego, takiego krawca. Krawca w zakładzie krawieckim. Miał pięć szwaczek, no bo generalnie byłem szwaczem też. E, I sprawiało mi frajdę to, że te panie z wieloletnim doświadczeniem w jaki sposób mogę z nimi konkurować? Mogę mieć taką samą jakość marynarki, akurat. Mm, przychodzi mi mniej zwrotów od klientów, tak, czyli gdzieś tam, gdzieś tam coś dociągam wszystko, ok I co sprawiało mi frajdę. No potem potem e, potem zacząłem jeździć busem. No to w tej to firmie to już historię znamy. W tej firmie. Tak Te jeździć. garnitury trzeba było Rozwodzić. rozwieść. No I potem już się potoczyło poszło. To już wiemy, jak, się, jak jak to poszło. Ale wróciłbyś? Jakbyś musiał? Z jakiegoś powodu? Jakbym musiał? No, dlaczego nie? Okej. Okay. Dlaczego nie? A będziesz Tylko... jeździć do oporu? Do bólu. do bólu. Do bólu. Nie chcesz nic innego robić jednak. Nie, nie. Dlaczego? Jeżeli zdrowie mi pozwoli, no to nawet jak już będę na emeryturze, to jak to się mówi, wokół komina będę jeździć. <noise> Kupisz sobie swoją ciężarówkę, Obwiesisz lampkami, Ta -ta. napiszesz wielki, taki neon Michał będzie w środku? Na przykład. Ciekawy pomysł. Ciekawy pomysł. No okay. Dobra, Już nie drążę, bo nie, nie próbuję sobie obrać tej dzień. <noise> Słuchaj, jak przyjeżdżasz do domu, co robisz? Masz hobby? Kiedyś biegałem, kiedyś biegałem. No biegać może wszędzie, w... nie, Na każdym o... tam parkingu. Też gdzieś. biegałem kiedyś. No. Też biegałem kiedyś, ale no niestety. E, tu się odezwała piłka nożna, no i no kolano po prostu nie wytrzymuje pewnego rodzaju obciężeń, i, i tyle. A to siedzenie długie godzinami w jakikolwiek sposób wpływa na zdrowie? Odczułeś tak? Tą? Wpływa, wpływa, wpływa na zdrowie. Wpływa na zdrowie, bo przede wszystkim na kręgosłup, tak, tak jak nauczyciel, tak? Tylko nauczyciel sobie w stanie, sobie pochodzi. Okay. To zależy któremu, jak się chce, nie? No, no my, niestety, mamy te ramy czasowe. Ale potem wpływa ten kręgosłup, no jednak czasami pobolewa, tak? Po iluś latach, no to czasami czuć. zaboli, ale. Czuć te podróże. Czuć, czuć. Ale, ale jak ktoś. Inaczej mniej kogoś może boleć, który się porusza, tak? Czyli jak ma czas wolny, to się przejdzie gdzieś do miasta, coś, zrobi głupie 5, przepraszam, kilometrów. Spacerując tylko, ja nie mówię o bieganiu. Bo ja sobie przesadziłem z bieganiem, tak? bo ten kręgosłup jednak no, nie może cały czas siedzieć, a potem nagle sobie biegniemy, tak? To tak, to tak nie wygląda. Zresztą moja żona kiedyś biegała maratony i półmaratony, także powiedziała mi jej, jak, to, jak, to, jak to jest w moim przypadku i dlaczego tak jest. Nie możesz tak po prostu sobie wstać i pobiec? Nie, 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 nie. Pewnie, że robiłem rozgrywkę, bo grałem ileś lat w piłkę, no to wiedziałem, że trzeba się rozgodzić i tak dalej, ale dobra, rozgrzać się to jedno. Ale nie, że ja od razu sobie na dzień dobry pięć kilometrów i takiego biegu, takim dobrym tempem. No tak. To, to jest coś takiego, co robią yy, z reguły amatorzy. Pierwszy błąd. Przebiegłem 5 yy, kilometrów i to jest super! Ostatnie, tak, tak, co słyszałeś od niego, bo potem już tak. więcej się nie wraca. Tak, do tak, tego. Tak, tak. Słuchaj, czego się życzy kierowcy ciężarówki? Trakerowi, sorry, driverowi. Driverowi. E, przede wszystkim e, gumowych drzew i bezpiecznego powrotu do domu zawsze. No to wiesz, czego ci życzę. Nie dziękuję, ale, ale doceniam. Michał Będziński, kierowca ciężarówki z floty firmy Maraton. Dziękuję Ci bardzo. Gumowych drzew. Tyle samo, drzew, tole tole samo, samo o, powrotów, o, co wyjazdów. Dziękuję Ci bardzo. Ja również dziękuję. Miło było. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl Czyli wiemy, że my nie nadajemy się na zawodowych kierowców No Nie, ja nie, ale może ty się nadajesz. Ja też nie. Nie, 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 nie. Też tak, ja jestem wiesz, z, twojej, z twojego klubu, lubię jeździć, ale nie codziennie. No czyli, a widzisz, że nie będę schodził z drogi, jak ty, będziesz jechał. O, dziękuję ci bardzo, bo ja najchętniej bym jeździł takim samochodem, który sam jeździ. I w ogóle ja tylko wsiadam, mówię gdzie jechać i on do mnie zawiózł. A nie, to pod to tym to po względem się różnimy. Ja lubię fajne samochody. Teraz mam samochód poprawny, więc poprawny samochód nie pozwala popowajować. Jeździ poprawnie po prostu. Nie, poprawnie. nie da Robi robotę. Robi wszystko tak, jak powinien robić samochód, z czego niestety nie ma żadnej frajdy. Z punktu A do punktu B, a co jest frajdą? No, frajdą jest sobie depnąć na, na torze Poznań kiedyś pojeździłem sobie i to była duża frajda. Okay. No, jeszcze na no, dodatek bezpieczna dla innych. No, tam możesz sobie krzywdę zrobić sam. Sam sobie możesz zrobić krzywdę, i, ale rzeczywiście tak się przejechać dobrym samochodem po Torze, gdzie można trochę przekroczyć granice. No, to ja jechałem po Torze, owszem, samochodem, tylko w roli pasażera, i to powiem ci było ekstremalnie, ekstremalne przeżycie. A to może jechać z kimś takim jak ja, bo ja też jechałem, jechałem w, z kierowcą wyścigowym. Też jechałem w roli pasażera. Zapiętych 30 pasów. Który tego dnia przyjechał, cały dzień jeździł na to, że zmieniał tylko komplety opon. Widziałem tego pana, jak e, skończył jeździć. Miał krwawe wybroczyny pod oczami. Od przeciążeń. Ja nie miałem krwawych wybroczyn, ale y, zapamiętałem to i będę pamiętać do końca mojego życia. Podziwiam tych chłopaków i dziewczyny zresztą też, po jeżdżą przecież. Podziwiam ich wszystkich za to, co robią, bo to jest naprawdę balansowanie na granicy. A, tak, ale to jest bardzo precyzyjna robota. No tak jest, to jest, to jest. To jest. Dlatego, to jest to. dlatego zawsze, trochę znaczy, odchodzę od tematu, bo tutaj kierowca ciężarówki, a zaraz mi Kubica się przypomina. Ale coś ta robota mimo wszystko ma ze sobą wspólnego, bo prowadzisz maszynę jak im dobrze czujesz, dobrze się zna, że jesteś fachowcem w swojej branży, masz predyspozycje psychofizyczne. Myślę, że to... jeszcze trzeba kochać tą maszynę. No, trzeba kochać, tak. No. No, ale wiesz, są ludzie, którzy mają predyspozycje, są tacy, którzy jakby bardzo chcieli, to ich nie mają. Nie? Kubica jako kierowca wyścigowy był niesamowitym kierowcą. Gdyby nie ten nieszczęśliwy wypadek, to mnie. Się... W rajdzie zresztą. W rajdzie, on ale w, rajdzie... w rajdzie, no. Tak, on się rozwalił w rajdzie. No. Ale kierowcą Formuły 1 był wybitnym. Wszyscy o tym mówili, a później Polacy wieszali na nim psy, dlaczego nie odnosi sukcesów. Nie? My się znamy na wszystkim. Ja jeszcze tutaj gwiazdkę Państwu sprzedam, mylicie to często. Ja zapamiętałem na zawsze przez moich kolegów. E, kierowców wyścigowych, wyścigi się odbywają na torze asfaltowym, a rajdy odbywają się po dziurach i broń Boże, nie mylcie tego, bo to jest taka sama wtopa, jak pomylić okręt ze statkiem. Można dostać po łapach. Po obie nawet. <noise> Tylko, że od kogo innego wtedy się dostaje <noise> po obie. No to za to Teraz mamy sześć innych tematów do rozmowy. Trzeba będzie zaprosić jakiegoś kapitana żeglugi wielkiej. Proszę bardzo. Masz na liście, dopisuję ci kolejne, tak. kolejnego gościa. Ciekawe hmm. kiedy się uda. Kapitan Michał mnie gonił strasznie, że strasznie mało ostatnio nagrywam, więc postaram się. Na ja ciebie przez cały czas gonię, więc no, nic nie jest. Mało nie skutecznie. <głos> <głos> Absolutnie mało skutecznie. To będzie moje postanowienie noworoczne. Dobra. Bad yy, taki... Yes. Z doba, ma, doba ma tylko 24 godziny. No właśnie. No, Miejże litość. no co ja cię powiedzieć? Rogali okay. nie przyniosłem. No. To była puenta, która kończy wszystkie nasze ostatnie rozmowy. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Zbliżają się święta. My tutaj y, próbujemy przeróżnych wykibasów, żeby zapewnić Wam wszystkie odcinki, które powinniśmy Wam zapewnić, ale już wiemy, że wszystkich nie zapewnimy, ponieważ się rozjeżdżamy po Polsce. będziemy świętować. Zrobimy tyle, ile się da do końca roku. Najwięcej jak na, to zmuszamy. Możemy zrobić Wam odcinek, który skrzywdzi uszy, na przykład ja hmm. będę śpiewał Klen. Ale to, żeśmy się. <laughs> To umówmy się, że to będzie ten ostatni odcinek, w którym będziemy podsumowywać życie i tam Leszek będzie krzywdzić wasze uszy. Nie, ale to wiesz, to będzie ostatni odcinek w ogóle. Ale tego odcinka będziecie musieli posłuchać, ponieważ tam opowiem o wszystkich tematach, o których rozmawialiśmy w tym roku, więc jeżeli coś wam umknęło, to będzie okazja, żeby przypomnieć sobie. Mówisz, no dam radę. Da. Nie mam wyjścia. po 30 sekund tam. Cyk, cyk, cyk. Aleluja. Dobrze. Niektóre, niektórych więcej może powiedzieć o niektórych mniej odcinkach. Czyli o wszystkich będzie. dużo <laughs> będę milczył. Dobra, szykujcie się na bardzo długi podcast. Dziękujemy Wam bardzo. Leszek Waligura Michał Czajka. Do usłyszenia y, razem następnym. Jak zwykle. Daj.